Dzień dobry. Jakiś czas temu zobowiązałem się, że będę nagrywał Q&A co miesiąc, jako że ostatnio było bardzo wiele tematów, o których nagrywałem różne filmiki, do tego Q&A zabrakło, natomiast teraz trzeba nadrobić zaległości z poprzedniego tygodnia, czyli odpowiadam na Wasze pytania z Twittera, a także z karty społeczność. Przepraszam oczywiście tych, których pytań tutaj nie przetoczyłem, aczkolwiek tych pytań jak zwykle były setki, więc nie da się. Tak jak mówię, mam kiedyś w planie zrobienie takiego naprawdę długiego live'a, w którym będę odpowiadał. Po kolei na wszystkie pytania i wtedy może nawet kilkaset tych pytań wybiorę. Jedziemy. ORB. Gdy tylko masz okazję pogadać o stosunkach międzynarodowych czy polityce zagranicznej, to próbujesz to przemycić do filmów. Widać, że masz wielką zajawę tematem. Czy myślałeś kiedykolwiek o robieniu kontentu w tym kierunku z zapraszaniem gości, etc.? Wiem, że absolutnie nie masz na to czasu. Więc pytam bardziej, czy przeszło Ci to kiedyś przez myśl? Pozdrawiam serdecznie i życzę dalszych sukcesów z rozwojem kanału. Dziękuję za te życzenia. Rzeczywiście mam taką zajawkę, w sensie bardzo lubię czytać książki o polityce zagranicznej, ale nie tylko zresztą, o stosunkach międzynarodowych, więc jak najbardziej ten temat mnie interesuje i nie ukrywam, że ten temat bardzo mnie też interesuje pod kątem piłki nożnej i też nie ukrywam, że na przykład fascynują mnie jakieś relacje pomiędzy krajami w kontekście tego, w jakim kierunku idzie piłka nożna, czyli na przykład relacje Kataru z Francją. W kontekście Paris Saint-Germain, to są tematy, które bardzo mnie interesują, FIFA i tak dalej, więc kiedy tylko mogę, to rzeczywiście staram się to przemycać, bo uważam, że hasło, żeby nie mieszać sportu z polityką, jest najbardziej zdezaktualizowanym hasłem, jeśli chodzi w ogóle o dzisiejszą piłkę nożną, i ta polityka sportem, ze sportem miesza się praktycznie na każdym kroku, więc nie ukrywam, że te tematy interesują mnie często nawet bardziej niż boisko. I zresztą nawet ostatnio w jednym z programów Olala Liga zapytałem kolegów, czy oni lubią te wszystkie tematy związane z aferami w hiszpańskiej piłce, czyli Caso Negreira, różne spory, Tebas, Rubiales i tam wszyscy zgodnie powiedzieli, że wolą boisko. Ja też oczywiście wolę boisko, natomiast nie ukrywam, że wszystkie tego typu Tematy, czyli polityka w piłce, w każdym wydaniu po prostu interesują mnie wyjątkowo. Stąd być może właśnie tutaj kolega zauważył to, że tym się interesuje. Natomiast, czy planuję nagrywać tego typu odcinki? Nie wykluczam czegoś takiego rzeczywiście, że, że będę nagrywał odcinki ze specjalistami. Raz na jakiś czas oczywiście, no bo tutaj ciężko byłoby zachować regularność przy takiej częstotliwości nagrywania, jaką w tym momencie proponuję. Czyli tam powiedzmy w trzech odcinkach średnio na tydzień, czasami zdarza się nawet pięć. Różnie z tym by

więc nie ukrywam, że takie tematy mnie interesują i że na przykład bardzo chętnie porozmawiałbym z jakimś specjalistą na przykład od Arabii Saudyjskiej czy od Kataru pod kątem tego w jakim kierunku idzie piłka no bo na przykład piłka w Arabii Saudyjskiej jest częścią projektu tego wizja 2030 to jest generalnie temat bardzo szeroki ale myślę, że tutaj słusznie zauważyłeś i jak najbardziej chciałbym rozmawiać ze specjalistami właśnie na takie tematy pewnie takie odcinki nie robiłyby nie wiadomo ile wyświetleń natomiast ja też często lubię porozmawiać po prostu z ludźmi którzy są mądrzejsi ode mnie, którzy dużo lepiej znają się na temacie i na przykład taki odcinek, który nagrywałem kilka miesięcy temu o kryzysie w piłce meksykańskiej po ostatnim mundialu, czyli rozmowa z Michałem Matlakiem, to było coś, co mnie bardzo interesowało. To znaczy, dlaczego Meksyk w ogóle znalazł się w takim położeniu, jeśli chodzi o piłkę. Więc jak najbardziej chciałbym takie rzeczy robić. Minimaster, jakie są według Ciebie główne różnice między PSG a City? Oba kluby zostały przejęte przez arabskich właścicieli w podobnym okresie, a różnica między nimi Nimi, nie tylko dziś, ale już od wielu lat, jest kolosalna. Odnoszę wrażenie, że w porównaniu do PSG zarządzanie City to już nie inna planeta, ale galaktyka. W pełni się tutaj zgadzam. Nagrywałem jakiś czas temu odcinek od PSG i uważam, że tutaj ryba psuje się od głowy, że zły przykład idzie z samej góry i że rzeczywiście tak jak zauważyłeś, problem jest z zarządzaniem. Manchester City oddał zarządzanie ludziom, którzy byli związani na przykład z Barceloną, Cziki Begiristain, ludziom, którzy po prostu znają się na piłce, a w PSG tym futbolem zarządza Nasser Al-Khelaifi, który w moim odczuciu po prostu popełnia bardzo dużo błędów i PSG jest klubem bez określonej tożsamości. O no, Tą tożsamością jest tak naprawdę wydawanie kasy i nic więcej i bez takiej spójnej polityki. Więc moim zdaniem PSG po prostu powinno iść podobną drogą i na przykład ściągnąć sobie całą kadrę zarządzającą z jakiegoś innego klubu. Jaki to byłby klub? To byłoby na pewno bardzo trudne do wskazania. No przecież oni nie byliby w stanie na przykład wejść sobie do Realu Madryt i wyciągnąć José Hela, Sanchez'a, Juniego, Calafata i tak dalej, no bo ci Ludzie zupełnie nie mają potrzeby, żeby opuszczać Real Madryt. Natomiast na pewno potrzebują ludzi, którzy po prostu znają się na zarządzaniu klubem. Ja tak swoją drogą jestem ciekaw, na przykład, co by się stało z PS, że gdyby do tego klubu tak nagle wparowali z drzwiami Uli Henes, a także Karl Heinz Rummenigge. No przecież tam kamień na kamieniu by się nie ostał. Filip Mądrzejewski. Czy João Felix w końcu zrozumie, że jego największym hamulcowym jest on sam? Myślę, że nie zrozumie, bo to jest taki charakter, który chyba nie do końca zrozumie. Natomiast cała historia João Felixa pokazuje, że no Felix był swoim największym problemem, że praca z Diego Simeone mogła być jakimś kłopotem dla Portugalczyka, natomiast największym problemem Felixa jest sam Felix. Czy to jest przypadek, że Atletico punktuje zdecydowanie lepiej bez Felixa? Być może tak, ale czy to jest przypadek, że bardzo wielu przedstawicieli obozu Atletico, Diego Simeone, Mario Hermoso przemyca między wierszami takie hasła, że teraz idziemy w jedną stronę, że teraz mamy piłkarzy, którzy rozumieją na czym polega drużyna? Sporo było takich drobnych sygnałów, które interpretowano w Hiszpanii właśnie jako coś anty-Juan Felix, czyli nie ma już wreszcie tego krnąbrnego dzieciaka, i wszyscy rozumieją, na czym polega praca kolektywna, więc być może rzeczywiście coś w tym jest. Natomiast ja nie zmieniam zdania, że błędem Żuan Felixa był sam transfer do Atletico I gdyby Żuan Felix wtedy trafił do klubu, który potrafiłby lepiej korzystać z piłkarzy ofensywnych, to uważam, że dzisiaj Felix byłby dużo lepszym zawodnikiem, i że byłby zdecydowanie wyżej w swojej karierze, i że może byłby mniej właśnie takim krnąbrnym zawodnikiem. Po prostu gdyby Żuan Felix wtedy trafił do klubu, który chce grać. Jak, ja już nawet nie mówię o Manchester City, Arsenal czy tego typu kluby. Oczywiście problem polegał na tym, że Felix kosztował 126 milionów euro, czyli prawie nikogo nie było na tego piłkarza stać. No i to też był tak naprawdę kłopot Felixa. On po prostu był za drogi. Wiele klubów nie mogło go kupić, a to jest piłkarz, który moim zdaniem pasuje po prostu pod jeden konkretny profil grania, czyli to musi być piłka ofensywna. Felix nie jest piłkarzem elastycznym i to jest jego kłopot. I zgadzam się tutaj z Filipem, że jak najbardziej największym hamulcowym Felixa jest sam Felix. Grzegorz Tkaczyk. Jak myślisz, czy zespoły ze strefy spadkowej La Liga walczyłyby o puchary w Ekstraklasie? Yy, tak. Co do Elcze, to mam pewne wątpliwości, bo uważam, że to jest ekipa, która tak strasznie odstaje od poziomu La Liga, że tutaj nie miałbym takiego stuprocentowego przekonania. I czy taki Raków miałby szansę utrzymać się w La Liga? Yy, wiesz co, jak sobie spojrzysz na ekipy, które walczą o utrzymanie w La Liga, na te zespoły typu Espanyol, Almeria i tak dalej, no to oni mają dużo lepszych piłkarzy niż Raków. Naprawdę, z całą sympatią do Rakowa, więc wydaje mi się, że mogłyby być kłopoty. Natomiast Raków oczywiście ma swoje atuty, o których ostatnio mówiłem. Gra bez piłki, świetna taktyka, dobry trener i tak dalej, ale no to jest duża różnica, słuchajcie, w poziomie. Naprawdę gigantyczna, więc wydaje mi się, że, że polskie zespoły po prostu z ekstraklasy miałyby gigantyczny kłopot, żeby utrzymać się w rozgrywkach La Liga. Chociaż, jak tak patrzę na występy Lecha Poznań w europejskich pucharach, to gdyby Lech potrafił włączyć taki poziom koncentracji, taki poziom dyscypliny taktycznej i pokazać taką jakość, to, to pewnie utrzymałby się. Dalej, Radek, podróżnicze pytania. Najpiękniejsze miasto, które odwiedziłeś? Najpiękniejsze miasto Rio de Janeiro zdecydowanie. Nieoczywiste miejsce, które polecasz odwiedzić? Jeśli chodzi o architekturę, to na pewno Sewilla jest przepięknym miastem. <laughs> Czy coś jeszcze, musiałbym się zastanowić? Stadion, na którym doświadczyłeś najlepszej atmosfery, powiem ci, że chyba estadio Vicente Calderón i mecz derbowy z Realem Madryt i najbardziej przehypowane miejsce, które zobaczyłeś. Hmm. Barcelona jest jednym z moich ulubionych miast. Uwielbiam latać do Barcelony, natomiast nie do końca lubię Ramble. Po prostu Rambla jest dla mnie zbyt zatłoczonym miejscem i wolę, szczerze mówiąc, miejsca zdecydowanie spokojniejsze albo na przykład inne deptaki właśnie w stylu Rambli, ale niekoniecznie sama La Rambla, czyli na przykład w dzielnicy Poblenou i tak dalej. Więc ogólnie Barcelonę jako miasto uwielbiam, natomiast te miejsca takie stricte turystyczne po prostu są tak załadowane ludźmi, że ja osobiście tam nie za bardzo odpoczywam. Trójkolorowa piłka. Co aktualnie dzieje się z pięknym Czu? W kadrze zagrał świetny mecz z Holandią, a w realu ciężko mu wrócić do podstawowego składu. Czy wypadł w złym momencie? I co myślisz o pomocy Kama Czu? Czy uzupełnialiby się, czy wręcz przeciwnie? Uważam, że na dłuższą metę będą się uzupełniali, bo to są piłkarze, którzy moim zdaniem po prostu są sprofilowani. Czułameni pod szóstkę, Kamawinga oczywiście pod ósemkę. Kamawinga może zagrać jako taka rozbiegana szóstka, piłkarz z ciągiem na bramkę. Natomiast Czułameni bardzo mi się podoba, jeśli chodzi o inteligencję w graniu, i często taką pierwszą decyzję, po odzyskaniu piłki. Często, to, często jest tak, że po prostu lenczu nie kiedy piłkę odzyska, to nie poprawia sobie tej piłki, nie szuka zagrania w poprzek czy do tyłu, tylko od razu zagrywa jakieś bardzo fajne podanie, właśnie między liniami. Więc moim zdaniem to jest piłkarz, u którego ta aklimatyzacja trwa troszkę dłużej, być może niż wszyscy zakładali, biorąc pod uwagę cenę, jaką Real zapłacił za tego piłkarza. Natomiast jest zawodnikiem, który ma wielkie możliwości i. Tak czy inaczej, choć pewnie nie wszyscy są w 100% zadowoleni z dyspozycji niego w tym sezonie, to da się już tworzyć kompilację naprawdę fenomenalnych podań, chociażby w wykonaniu tego piłkarza. I ja szczerze mówiąc spodziewałem się, że Chouameni w swoim pierwszym sezonie w Realu Madryt będzie grał w taki sposób mniej rzucający się w oczy, czyli bardziej będzie w tle. Tymczasem okazuje się, że no nie stał się piłkarzem wybitnie podstawowym, ale zaliczył sporo takich naprawdę magicznych momentów. Więc ja oceniam niego pewnie nawet lepiej niż, niż wiele osób, niż wielu kibiców i uważam, że ten Zawodnik ma gigantyczne możliwości. Wojciech Hordeuk, czy, jak, czy jakkolwiek możliwe jest odejście Roberta Lewandowskiego z Barsy przed zakończeniem jego kontraktu? Jest możliwe. Czy ewentualne przyjście Leo Messiego może mieć na to wpływ, czy wręcz przeciwnie? Barsa będzie chciała grać z Messim i RL9 przynajmniej przez jeden sezon, a może jego obecna forma uniemożliwi mu kontynuowanie tej przygody? Na pewno odcinek o Leo Messim tutaj się pojawi. W momencie, kiedy Messi ten kontrakt podpisze, wygląda na to, że, że dojdzie po prostu do tego, że wszystkie drogi Leo Messiego prowadzą do Barcelony. Nie ma co ukrywać, że Robert Lewandowski musi zdecydowanie podnieść, podnieść poziom swojego grania, żeby za chwilkę nie rozpoczęła się po prostu jakaś chryja związana z psuciem wizerunku Roberta Lewandowskiego, na przykład przez katalońskie media, gdzie ktoś wypuszczałby jakieś różne przecieki. No i cóż, no, jeśli ściągasz Leo Messiego, no to drużyna musi pracować na Leo Messiego, więc lewy też musiałby się do tego dostosować. Natomiast to, co zmieniłoby się w grze Roberta, to na pewno dużo większa liczba prostopadłych podań, bo tych dzisiaj brakuje. Więc uważam, że da się stworzyć odpowiedni kontekst, w którym obaj ci piłkarze po prostu by grali. Natomiast wtedy nieodzownie byliby, to jest temat naprawdę do rozwinięcia na jakiś szerszy odcinek, zawodnicy, którzy świetnie pracowaliby w pressingu. I tutaj od razu pan Krzysiek zadaje pytanie, Krzysiek Sychowski, czy Gawi doczeka się w końcu czerwonej kartki? No ostatnio troszkę powiedziałbym, że spokorniał znając życie. W momencie, kiedy ja to mówię, to za chwilkę się okaże, że Gawi kogoś znowu zdzieli łokciem albo dojdzie do spięcia jak z Danim Sebajosem. Natomiast wydaje mi się, że Troszeczkę, mimo wszystko, Gawi się ostatnio uspokoił. Pewnie jakąś czerwoną kartkę kiedyś nie dostanie, bo to jest piłkarz, który kipi taką energią. Natomiast, jak wspomniałem ostatnio w jednym z odcinków, mnie u Gawiego bardziej niepokoi fakt, że troszkę za mało w stosunku do tego pressingu, agresywnego grania i do skoku jest stricte grania piłką. A to jest piłkarz, który ma naprawdę świetne możliwości. Jeśli chodzi o technikę, przyjęcie piłki, odwrócenie się z rywalem na plecach, posłanie prostopadłego podania. On naprawdę to wszystko potrafi, a moim zdaniem w tych ostatnich meczach troszkę za rzadko to pokazywał. Andrzej Krzyki, co ma w sobie Ożarów Mazowiecki? Ja już w Ożarowie nie mieszkam od paru ładnych miesięcy. oraz ile biegasz kilometrów podczas jednej sesji? Różnie. Akurat dzisiaj biegałem z półtorej godziny, a tak to wychodzę zwykle na godzinkę. Nie wiem, do dookoła 10 km tak naprawdę różnie. Wszystko zależy tak naprawdę od formy. Nie nakładam już sobie takiej presji, jaką kiedyś sobie nakładałem, że odpalałem apkę i tylko tam co kilometr słyszałem jakie mam tempo, bo wtedy się kapnąłem, że troszkę tracę przyjemność z tego biegania, a mnie w bieganiu zależy przede wszystkim na przyjemności. A co ma w sobie Ożarów Mazowiecki? Ożarów Mazowiecki jest bardzo przyjemnym miejscem generalnie do życia, więc jeśli na tym się zastanawiasz, to polecam. Patryk, czy chciałbyś mieszkać na stałe w Hiszpanii? Jeżeli tak, to w jakim miejscu? Czy na stałe, to nie wiem, ale chciałbym dużą część roku spędzać w przyszłości w Hiszpanii. Tak jak... Nie wiem, czy kiedyś o tym nie mówiłem, ale to jest na pewno jakiś tam mój cel, marzenie. Jak zwał, tak zwał, ale na stałe na pewno nie. Kilka miesięcy w roku na pewno chciałbym tam spędzać, ale na stałe nie. Zwłaszcza no, w tym roku mieliśmy coś takiego, że od września, w zasadzie do kwietnia, mieliśmy listopad, więc często chodziło mi to do głow po głowie, ale w tym momencie nie mam takich możliwości, żeby, żeby doprowadzić do takiej sytuacji. Wiktor Woźny, co myślisz o obecnej formie Abde oraz jego szansach na walkę o grę w składzie Barcelony? Wiesz co, cała polityka Barcelony i decyzje kadrowe będą uzależnione od tego, czy Barcelona będzie grała w europejskich pucharach. Gdyby się okazało, że Barca z tych pucharów zostanie wykluczona, to tacy piłkarze jak Abde po prostu będą tam mieli rację bytu. No ale jeśli będzie grała w europejskich pucharach, to taki Abde jako Joker też może się przydawać w wielu meczach ligowych, więc moim zdaniem... To jest zawodnik bardzo nieregularny, bardzo chimeryczny, czasami podejmuje głupie decyzje na boisku, ale czasami jest po prostu game changerem, więc przy tych problemach skrzydłowych Barcelony, gdzie do każdego skrzydłowego dałoby się przykleić jakieś takie konkretne ale, uważam, że Abde jako Joker po prostu mógłby się odnaleźć. Nie jako piłkarz, którego zawsze kibice Barcy byliby zadowoleni, ale, ale cóż, no uważam, że jest miejsce dla Abde. Jakub Jesiołowski, jakie jest Twoje zdanie na temat pozycji Kuby Modera w kadrze naszej reprezentacji, kiedy powoli wraca po kontuzji, zakładając, że uda mu się wrócić do formy sprzed roku. Miejsce jest takie, że powinien dostać abonament na nagranie, jeśli będzie prezentował nawet 80% swojej dyspozycji sprzed kontuzji. Natomiast, jako, że ta absencja kuby modera trwa tak długo, to ja nie ukrywam, że bardzo tego piłkarza się obawiam. Dla mnie, moder, od kiedy pojawił się w reprezentacji, to jest taki zawodnik, który mógłby zakończyć całą dyskusję pomiędzy piłkarzami środkowymi, pomocnikami defensywnymi i ofensywnymi, ponieważ jak na te standardy, jak na standardy naszej reprezentacji uważam Modera za tego sprzed kontuzji, oczywiście za kompletnego środkowego pomocnika, więc mam nadzieję, że wróci w odpowiedniej formie. Józefino, czy to prawda, że jak odchodziłeś z Weszło, to Krzysztof Stanowski rzucił do Ciebie na koniec, jeszcze będziesz błagał, żebym Cię przyjął z powrotem. Nie rzucił niczego takiego, rozstaliśmy się w bardzo przyjemnej atmosferze, poszliśmy na obiad, później było jeszcze wyjście na taką mini imprezę do Lolka w większym gronie, więc nie było niczego takiego, nie wiem skąd takie plotki się... Pojawiają Robert Stec. Jakie były Twoje początki zainteresowania piłką nożną? Zdaje się, że nie opowiadałeś o tym jeszcze. Początki były takie, że zacząłem się interesować piłką nożną od mistrzostw świata w 1998 roku i złapałem fazę na reprezentację Brazylii. Wtedy zakochałem się w reprezentacji Brazylii. Później przyszło też zainteresowanie polską piłką, które rozpoczęło się. Choć, dzieciaki powiedzmy tam z mojego osiedla już powoli zaczynały się interesować meczami widzewa, na przykład widzę mistrzów, to u mnie ten bakcyl przyszedł wraz z występem. Wisły Kraków z Realem Saragossa i z tą remontadą w drugim meczu. To był taki mecz, który odcisnął na mnie niesamowite piętno. Później oczywiście Korea, Japonia i tak dalej. Natomiast najmilsze wspomnienia z dzieciństwa, jeśli chodzi o piłkę, mam związane właśnie z Wisłą Kraków, czyli Wisła kontra Saragossa. Później te legendarne mecze Wisła-Parma, Schalke-Lazio, później jeszcze Panathinaikos, to już mniej... Mniej jakieś sympatyczne wspomnienia. No a później już takie konkretne zainteresowanie, kiedy już tam miałem lat, powiedzmy 18, to, to też były pierwsze mecze takie poważniejsze na stadionach. To znaczy inaczej. Pierwszym moim meczem na stadionie, takim poważniejszym, to było starcie na stadionie śląskim z Belgią. Wtedy jeszcze byłem w liceum, a kiedy, przed pójściem na studia, moim pierwszym meczem na stadionie było spotkanie Wisły Kraków z Koroną Kielce. Piotr Świerczewski strzelił gola z bardzo dużej odległości, a później od razu spotkanie Wisły Kraków z Bejtarem Jerozolima. Więc tak wyglądały te początki, jeśli chodzi o chodzenie na stadion. Moim pierwszym meczem w ogóle, na którym byłem na stadionie, było spotkanie trzeciej ligi Karpat-Krosno z Krakowią. Gola strzelił pan Zegarek, zawodnik Krakowi. No i tak to mniej więcej wyglądało. Ja nie ukrywam, że jako dzieciak strasznie się tym wszystkim jarałem, strasznie interesowałem się piłką nożną, w zasadzie w każdej postaci kiedy nie wiem u nas nie było piłki na Podkarpaciu żadnej poważnej więc kiedy przyjeżdżały na przykład orły górskiego żeby grać jakiś mecz w Krośnie to dla mnie było niesamowite wydarzenie zbierałem autografy tych piłkarzy Jan Domarski Grzegorz Lato i tak dalej naprawdę dla mnie to było coś na co ja czekałem miesiącami jako że nie miałem, nie miałem dostępu po prostu do jakiejś poważniejszej piłki po prostu na na co dzień i, i cóż, no tak to wyglądało wszystko rozpoczęło się od mundialu w 98 roku mm. Mniej więcej w okolicach Euro 2008 złapałem zajawkę taką bardzo dużą na język hiszpański, na w ogóle na piłkę hiszpańską. Oczywiście wcześniej interesowałem się Wielką Barceloną czy, czy Galactico z Realu Madryt, wiadomo, ale wtedy gdzieś przed studiami po prostu jeszcze w liceum, to było przed Euro 2008, zacząłem naukę właśnie języka hiszpańskiego i wtedy tak wszedłem po prostu na maksa w tę piłkę hiszpańską, więc wtedy złapałem taką pasję po prostu do tego futbolu hiszpańskiego, tak mówiąc szerzej. Matiasification. Teoretycznie, czy gdybyś dostał ofertę nagrania komentarza do gry piłkarskiej na przykład z serii FIFA, czy byłbyś zainteresowany takim doświadczeniem, przyjmując, że finansowo byłaby to satysfakcjonująca oferta i pieniądze nie byłyby czynnikiem motywującym? Oczywiście, że byłbym zainteresowany taką ofertą. Uważam, że byłaby to bardzo ciekawa współpraca i tutaj nie do końca Rozumiem tę drugą część pytania, przyjmując, że pieniądze nie byłyby czynnikiem motywującym. Pieniądze są czynnikiem motywującym. Jak się ma rodzinę, jak się ma dziecko i tak dalej, to zawsze człowiek ma z tyłu głowy to, że pieniądze po prostu trzeba zarabiać, więc nie uważam, żeby było w tym coś złego. martinez kuba czy zdarzyło ci się komentować mecz drugiej ligi hiszpańskiej? Jeśli tak, to jak wspominasz tamto wydarzenie. Zdarzyło się kilka razy. Nie, nie przypomniałem sobie niczego, szczerze mówiąc wyjątkowego z tego meczu. Komentowałem starcie ostatnio Abar z Leganes i bardzo mi się spodobał środkowy pomocnik Abar Mateus Pereira. Czasem warto takie mecze e, oglądać. Jeśli ktoś ma troszkę więcej wolnego czasu, bo się okaże, że możesz zauważyć zawodnika, którego później nie wiem, można polecić do, do klubów ekstraklasy klasy, typu Mark Gual i tak dalej. E, Paweł Adamczuk. Czemu małżonka mnie śmieszkuje na Twitterze? Nie wiem. Dlaczego polscy trenerzy i zawodnicy obrażają się jak małe dziewczynki, słysząc merytoryczną krytykę pod swoim adresem? Wiesz co, nie zauważyłem czegoś takiego. Dostałem po jednym z ostatnich filmów, nawet nie po filmiku, tylko po tweetach a propos tego, że e, brakuje po prostu polskich trenerów. No to tam polscy trenerzy troszkę się na mnie poobrażali, ale to cóż, no kiedyś spotkamy się gdzieś, nie wiem, na jakiejś gali czy podczas jakiegoś programu, wywiadu, to nikt na, na nikogo nie będzie obrażony, bo też ja nikogo nie obrażam, więc nie ma powodu, żeby ktoś się na mnie obraził. elo, elo 320. Witam. Czy miałeś Propozycję bycia ekspertem w jakimś programie w kanale sportowym, bo według mnie ktoś taki przydałby się do programu O Lidze Hiszpańskiej i nie tylko. Kiedyś chodziłem regularnie do kanału sportowego, później przestałem. Były wstępne rozmowy na temat różnych tam współprac, natomiast te rozmowy ostatecznie niczym konkretnym się nie zakończyły z różnych względów, w które nie chcę wchodzić. Natomiast mój udział na przykład w takim programie O Lidze Hiszpańskiej w kanale sportowym mijałby się troszkę z celem, ponieważ. Ja prowadzę program Ola Liga w Kanal+, Plus, plus często nagrywam filmiki o Lidze Hiszpańskiej na moim kanale, więc tak naprawdę dodatkowe chodzenie do tych programów w kanale sportowym czy, czy w meczykach to byłoby sprzedawanie w zasadzie tej samej wiedzy, więc moim zdaniem nie miałoby to zupełnie sensu i no, niczego takiego w tym momencie nie planuję. Nie planuję żadnych dodatkowych tego typu współpracy. Chcę pracować w Kanal+, Plus i chcę rozwijać mój kanał tutaj, więc niczego dodatkowego. Nie pracuje. Jakub dopar. Czy powiesz coś może o swoich tatuażach, czy jeszcze jakieś planujesz, czy być może co oznaczają? Nie wiem, czy to jest na tyle interesujący temat. Jest kilka jakichś tam tematów związanych z moimi bliskimi. Czy jeszcze jakieś planuje? Tak, jeszcze planuję konkretnie na tej ręce dokończenie właśnie tego rękawa. Czy Atleti ma szansę wyjść z pozycji klubu przejściowego i stać się topowym klubem w Europie? No, w pewnym momencie Atleti było topowym klubem w Europie, bo awansowało do finału Champions League, później nie postawili tego kolejnego kroku, czyli nie wygrali właśnie ligi mistrzów ale czy piłkarze będą marzyć o tym, żeby grać w Atletico? Pewnie byłoby o to trudno, no bo też oczywiście ta wiosna w wykonaniu Atleti jest fantastyczna. Często też styl jest bardzo fajny. Natomiast na dłuższą metę to nie jest taki magnes jak Real Madrid czy Barcelona, więc wydaje mi się, że naprawdę musi jeszcze minąć bardzo dużo czasu, zanim Atleti stanie się takim klubem docelowym. Wiktor Bieńkowski. Co myślisz o transferze Rokiego do Canal Plus oraz o te trykach w gol? Czy trafiają do Ciebie? Czy Paczul pasowałby do Reszka i Kuby idealnie? No pewnie by pasował w takiej konwencji jak najbardziej by się odnalazł. Co sądzisz o transferze Rokiego do Kanal Plus? No, taka naturalna kolej rzeczy. Człowiek, który ma nieprawdopodobną wiedzę o Ekstraklasie po prostu trafił do stacji, która nadaje mecze Ekstraklasy. Roki występuje w wielu programach. Roki prowadzi swoje programy. Roki występuje w Widze Plus, komentuje Ekstraklasę. I tak jak mówię, ja jestem pod wielkim wrażeniem jego wiedzy i profesjonalizmu. A jeśli chodzi o Tetryków, to też znaleźli dla siebie bardzo fajne miejsce. Prowadzą takie ciekawe dyskusje. Takie, przy których po prostu można się wyluzować. Ty popuścisz sobie te rozmowę w Samochodzie i tak słuchasz, słuchasz, słuchasz. Obu chłopaków oczywiście bardzo lubię. Elita pedagogów. Czy macie w domu ekspres do kawy? Mamy. Jaką pijesz kawę? Espresso czy bardziej latę? Częściej latte, aczkolwiek muszę bardzo uważać. Akurat w domu nie mam tego problemu, ale na przykład w kawiarniach, żeby pić mleko, żeby pić latę na mleku bez laktozy albo cappuccino, ponieważ jestem uczulony na laktozę i wypicie czegokolwiek z laktozą kończy się bardzo źle. Jan Brzechwocik Samolocik, czyli kolega z Twittera, urośniesz coś jeszcze redaktorze, wiesz co mogę urosnąć, ale wszerz, a tego nie chcę zrobić, dlatego też ostatnio sporo biegam i tak dalej, straciłem 6 kilo przez ostatni miesiąc, więc na razie nie rosnę tylko wręcz w drugą stronę. Hmm. Michał Szewczyk, jak zarządza Pan czasem? Kalendarz w komputerze, notatnik czy aplikacja? Kalendarz akurat mam ręczny. Wszystkie notatki robię w komputerze, ale akurat wszystkie jakieś plany typu, nie wiem, wymiana opon, żeby gdzieś coś pojechać, załatwić i tak dalej, wszystko muszę zapisywać ręcznie. Oskardson. no i to jest kolejny raz to samo pytanie. Oglądam i słucham od kilku lat. Natomiast nie zakodowałem, czy jest pan zadeklarowanym kibicem jakiegoś zespołu, jeśli nie, czy wynika to z charakteru pana pracy? Pozdrawiam serdecznie. Kiedyś o tym mówiłem, że ta praca wypiera w człowieku emocje kibicowskie. To na pewno, ponieważ oglądasz te mecze po prostu po to, żeby z meczu wyłapać bardzo dużo. Natomiast ja nie ukrywam, że kibicuję w Wiśle Kraków, że bardzo zależy mi na tym, żeby ta Wisła wróciła. Był taki moment w trakcie mojej pracy, kiedy troszkę wyłączyłem te swoje emocje kibicowskie. w w momencie, kiedy różni ludzie zarządzali Wisłą Kraków, kiedy trudno było temu klubowi kibicować, bo tak naprawdę ja zawsze podchodzę do tego na takiej zasadzie, że kibicując klubowi, troszkę kibicujesz ludziom. I kiedy w pewnym momencie ludzie niepowołani trafili do Wisły Kraków, no to trudno było im też w jakiś sposób kibicować, choć oczywiście zależało mi na tym, żeby Wisła wyszła na prostą. Natomiast dzisiaj widząc, co dzieje się w tym klubie, to jak najbardziej trzymam kciuki za, za Wisłę i to jest jedyny faktycznie taki klub piłkarski, przy którym mam pewne emocje kibicowskie. Jeśli chodzi o inne drużyny, to najczęściej pada takie pytanie w kontekście Realu, czy Barsy. Już niektórzy często robią sobie nawet bekę na Twitterze na zasadzie, to coś napisałeś, jesteś kibicem Barsy, jesteś kibicem Realu i tak dalej. Natomiast ja ten, na przykład mecze Dziękuję. O tym, że nie jestem kibicem, często świadczy to, że ja te mecz bardzo często oglądam w powtórkach. Czyli tak naprawdę, słuchajcie, ja nie mam żadnych emocji takich stricte kibicowskich, na przykład oglądając Barcelonę czy Real, bo często jest na przykład tak, że nie wiem, Real gra 14 czy 16. .00. W ten weekend była taka sytuacja. Barcelona grała o 16. .00. Ja wtedy z dzieckiem się bawiłem, szczerze mówiąc, i pojechałem z nim do jakiegoś parku, czy do jakiejś piaskownicy, i później dopiero oglądałem ten mecz. Więc y, gdybym był kibicem, to pewnie zrobiłbym wszystko, żeby ten mecz oglądać na przykład właśnie o 16. Natomiast nie ukrywam, że sporo się ostatnio zastanawiałem nad tym tematem kibicowania różnym zespołom, kiedy pracujesz po prostu w telewizji i na przykład w Via Playu jest kilku komentatorów, którzy otwarcie przyznają się do tego, że komuś kibicują. Na przykład Adam Targowski, mój dobry kumpel z piłkarzyków, kibicuje Arsenalowi i jakby w ogóle nie robi z tego tajemnicy w żadnych programach. Komentuje te mecze Arsenalu, nikt nie ma z tym problemu. Jest w studiu Bundesligi Tomek Urban, kibic Borussia Mönchengladbach i Marcin Bożencki, kibic Szalkę. Nikt nie ma z tym w ogóle żadnego problemu. Oni o tym mówią wprost. Ja jako kibic Szalkę dzisiaj analizuję ten mecz tak i tak. W ogóle nie ma problemu. Ten temat staje się problemem, słuchajcie, wyłącznie w kontekście polskich klubów plus Reali Barcelona. I stąd na przykład są dziennikarze w Polsce, którzy kibicują Realowi i Barcelonie, ale nie chcą się do tego przyznać. Jakiś czas temu zresztą pytałem jednego z kolegów, mówię, co ci szkodzi tak naprawdę przyznać, że ty kibicujesz temu Realowi? Nie, bo wiesz, co się będzie działo. No, ale co się będzie działo? I paradoksalnie, słuchajcie, często widząc kolegów, którzy kibicują na przykład jakimś klubom, ale nie chcą się do tego przyznać, ci dziennikarze w zdecydowanej większości są dużo bardziej krytyczni w stosunku do tych klubów niż do, niż do tych, których, nie wiem, są oponentami. Na takiej zasadzie. Więc ja na przykład po sobie, komentując mecze Wisły Kraków, widziałem, że kiedy komentuję ten mecz, to dla mnie nie jest Wisła Kraków i nie wiem, jakiś piłkarz Wisły, tylko to jest piłkarz z numerem 8, piłkarz z numerem 10, piłkarz z numerem 11, lewy skrzydłowy, defensywny pomocnik, pada akcja bramkowa, trzeba krzyknąć, że jest gol, ale trzeba z tej akcji coś wyciągnąć. Być może przy reprezentacji Polski jest inaczej. Być może też inni komentatorzy mają inaczej. Natomiast ja troszkę podchodzę do piłki w taki sposób po prostu technokratyczny, nagrywając tutaj odcinki na YouTube'a, czy, czy komentując mecze, że mnie zależy na tym, zwłaszcza kiedy komentuję jako współkomentator, żeby z każdej akcji wyciągnąć meritum. Czyli niekoniecznie, żeby się wydrzeć kibicowsko, bo od wydzierania się jest pierwszy komentator, tylko żeby coś z tego wyłapać, zauważyć coś czego być może jakiś kibic nie zauważy na tym mi zależy, dlatego też ale to, to wszystko zależy tak naprawdę od tego czy komentuję jako jedynka czy jako dwójka, dlatego też na przykład jeśli ktoś, jakiś kibic na przykład porównuje mnie do komentatora numer jeden, jakiegokolwiek możecie tu kogokolwiek stawić, nie wiem Rafał Wolski, Przemek Pełka Marcin Rosłoń jeśli ja komentuję jako dwójka, ja mam inną rolę ja mam zupełnie inną rolę i wtedy moją rolą nie jest budowanie emocji. Moją rolą jest utrzymanie jakiejś miary emocji w porównaniu do tej jedynki, żeby nie było takiego spadu, ale przede wszystkim coś innego, czyli właśnie uzupełnienie tego komentarza. I tak jak mówię, nawet komentując drużyny, który, za które trzymałem kciuki, czyli Wisła Kraków, czyli reprezentacja Brazylii, którą wielokrotnie komentowałem, łapałem się na tym, że ten mecz trwa... I dla mnie to jest dziewiątka, dziesiątka, jedenastka, że tam całkowicie gasną ci te sympatie w trakcie kibicowania. I też rozmawiałem z wieloma kolegami, którzy po prostu kibicują właśnie jakimś drużynom i mają dokładnie taką samą refleksję. Myślę, że tylko w przypadku reprezentacji Polski byłoby inaczej, więc mam nadzieję, że odpowiedziałem na to pytanie na tyle wyczerpująco, że ono już nie będzie wracać. Łukasz WLKP Tomek. Gdzie można znaleźć takie cudowne kobiety, jak pani Karolina? No już takich chyba nie ma, więc pewnie nigdzie. Aleksander Malinowski, czy nie przykładasz zbyt dużej wagi do XG, biorąc pod uwagę, jak działa algorytm Microsoftu w meczach La Ligi, który wylicza prawdopodobieństwo Gola i raczej wiele osób się z niego śmieje? Przykładam wagę do XG, ale nie przykładam dużej wagi do tego algorytmu Microsoftu, tak bym odpowiedział. Co Twoim zdaniem komentowanie na żywo ze stadionu wnosi do komentarza? To, że po prostu dostrzegasz zdecydowanie więcej. Tutaj piszesz o rozmowach z taksówkarzem. To jest taki powiedzmy stały motyw, że jak ktoś jedzie komentować mecz, to zawsze powie, co mu tam powiedział taksówkarz. Sami często skręcimy sobie z tego bekę. Natomiast chodzi przede wszystkim o to, że, że więcej dostrzegasz. Fania Gieloni Białystok. Co mówisz fryzjerce przed strzyżeniem? Mm, krótkie boki, długa grzywa, tak mniej więcej kas bałagany śpiewał. Sameka Jehony. E Perfumowy Orient Express. O jakim zawodzie pan marzył, gdy był małym chłopcem? Pozdrawiam. Od Mundialu 9-8 marzyłem o tym, żeby być dziennikarzem sportowym. Jakkolwiek absurdalnie to brzmi. W podstawówce mówiłem nauczycielom, kiedy były takie zadania: kim chcesz być w przyszłości? To nie że strażakiem, tylko właśnie, że. Że dziennikarzem sportowym. Nostalgia. Jak sobie radzisz z komentarzami, którzy twierdzą, że wyglądasz jak Szymon Hołownia? No, okej, okay, no to wyglądam, nie mam nic przeciwko. Rzeczywiście takich głosów jest ostatnio najwięcej. Wolę takie komentarze niż, że wyglądam jak Katarzyna Lubnauer, które kiedyś częściej się pojawiały. Zwłaszcza, kiedy, kiedy zakładam okulary, to rzeczywiście pewne podobieństwo da się zauważyć. Zresztą jakiś czas temu spotkałem panią Lubnauer w sklepie, tak sobie myślałem. A może dla Beki wrzucimy to zdjęcie jako taki ciąg dalszy tego zdjęcia, które które kiedyś tam skomentowała, ale później uznałem, mnie. dobra, przyczepią się do mnie jakieś afiliacje polityczne, ale zupełnie nie o to tutaj chodziło. Maciej Bednarski, dzwoni JZ, czy Jacek Zieliński i mówi, poleć mi trzech Hiszpanów z drugiej i trzeciej ligi, którzy będą kozakami w Legii, widzę i są w naszym zasięgu. Wchodzisz w to? E, wiesz co, nie do końca wchodzę w to, bo w tym momencie nie śledzę drugiej i trzeciej ligi na tyle, żeby w takie tematy wejść. Ale takich telefonów, uwierzcie, że było bardzo dużo w ostatnich latach. Z różnych klubów o konsultacje: co sądzisz o takim piłkarzu, co sądzisz o takim, czy pamiętasz takiego zawodnika, czy, ym, czy wokół tego piłkarza na przykład były jakieś afery, jaką on ma opinię na tym rynku, więc takich telefonów to nie jest na zasadzie, a co by było, gdyby zadzwonił tylko takich telefonów, rzeczywiście w ostatnich latach było bardzo, bardzo dużo. <laughs> Muzyczka. Mam nadzieję, że czegoś z tego odcinka się dowiedzieliście. Czy uważasz siebie za pewnego rodzaju edukatora? Nie, no by bez przesady. Czy masz styl, styl głowy, cel pod tytułem może kogoś zainspiruje? Mam cel taki, żeby z każdego odcinka osoba oglądająca filmik wyciągnęła jeden taki konkret, który po prostu zapamięta. Taki jest mój cel. Czy, że kogoś zainspiruję. Nie jest to jakby mój taki cel nadrzędny, natomiast zawsze cieszy mnie to, kiedy piszą do mnie ludzie, przede wszystkim w kontekście właśnie języków obcych, że zainspirowałem kogoś na przykład, żeby uczyć się hiszpańskiego, portugalskiego, że po jakimś tam moim filmiku doszedł do wniosku, że warto się tego uczyć. To nie ukrywam, że to mnie bardzo cieszy, no bo ci ludzie jakby nigdy nie stracą na tym, że tych języków obcych się nauczą. Więc nie ukrywam, że takie głosy oczywiście bardzo mnie cieszą, i takich głosów jest naprawdę sporo. Dawid Dukiewicz, czy w dalekiej perspektywie przeszedłeś pozytywną weryfikację, biorąc pod uwagę cały kontekst bez wyciągania poza nawias? Wiesz co? O wyciąganiu poza nawias to ja nigdy nie mówię, więc tutaj oczywiście kolega śmieje się ze mnie z jakichś różnych powiedzonek, z których często korzystam. O wyciąganiu poza nawias nie mówię nigdy, w dłuższej perspektywie, a nie w dalekiej mówię. Ale no rzeczywiście tutaj trafiłeś często często korzystam z tych zwrotów, ale każda osoba, która gdzieś coś nagrywa, czy występuje publicznie, ma takie zwroty, których nadużywa. Ja często tak mam, że na przykład ktoś mi zwrócił uwagę, a że mówisz zbyt często to. No i wtedy no, ktoś ci musi to wyłapać tak naprawdę. Nie zawsze sam to wyłapiesz i wtedy ja zaczynam z tego rezygnować, a na przykład włącza mi się coś innego. Każdy coś takiego ma. No jest to jakiś urok albo brak uroku po prostu poszczególnych osób. Greg, jaki jest twój ulubiony zawodnik MMA i czy myślisz, że ten zawodnik będzie mieszkał w Polsce? Do śmierci, czy będzie chciał kiedyś wrócić do Czeczeni. Nie mam zupełnie ulubionego zawodnika MMA w tym momencie, ani fame MMA. Nie jestem w stanie nikogo takiego wskazać. Moja żona interesuje się MMA zdecydowanie bardziej, więc myślę, że ona kogoś by wskazała. Ostatnio śledziłem tylko wynik Fame MMA. Filipka w rywalizacji z jakimś wielkim celebrytą Nunesem z Brazylii. Byłem ciekaw, jak to wszystko się zakończy. No, ale to nie jest MMA, tylko bardziej te free fighty. Ostatnie pytanie: Adaś. Witam, czy awans Lecha do ćwierci nauflik konferencji będzie czymś przełomowym dla polskiej piłki? Czy się na to nie zanosi? Oczywiście mam nadzieję, że będzie i w żaden sposób nie chcę tutaj dołączać do grona. Na tych, którzy deprecjonują sukces Lecha Poznań, bo to, gdzie Lech doszedł i to, jak spisał się na przykład w rewanżu z Fiorentiną, to jest gigantyczny sukces, więc jak najbardziej mam nadzieję, że to będzie taki pozytywny sygnał także dla, dla innych klubów, bo Lech jest klubem, który świetnie wychowuje piłkarzy, ale Lech ostatnio też trafił z naprawdę wieloma transferami obcokrajowców, na przykład selekcja tych Portugalczyków fantastycznie tam wygląda, więc czapki z głów za to, co Lech osiągnął, ale tutaj pytając o, skoro pytasz mnie o polską piłkę, to przyszła mi jeszcze przed tym meczem Lecha z Fiorentiną taka, refleksja, ostatnio oglądając różne hity ekstraklasy, też między innymi meszlegi z Lechem, ale też mecz Rakowa, Pogoni, że słuchajcie, Naprawdę po raz pierwszy od jakichś, nie wiem, siedmiu lat mam taką refleksję, że polska piłka idzie w odpowiednim kierunku. Że w tych meczach jest intensywność, że w tych meczach zaczyna się pojawiać taka organizacja, dyscyplina, dobry poziom taktyczny, że coraz częściej piłkarze są lepiej wyszkoleni. Mam nadzieję, że się nie mylę, ale mam wrażenie, że coś drgnęło i że po raz pierwszy, naprawdę, po raz pierwszy od lat ja zawsze sceptycznie do tego podchodziłem. Mimo, że oczywiście pracuję w telewizji, która pokazuje, pokazuje ekstraklasę, to raczej byłem krytyczny, jeśli chodzi o poziom polskiej piłki. Tak mówię, na podstawie meczów wielu topowych drużyn w ekstraklasie w tym sezonie, Alech oczywiście jest jeszcze idealnym tego podsumowaniem w Pucharach, Wydaje mi się, że idzie ku dobremu i że mam taką nadzieję, będzie coraz mniej kompromitacji w eliminacjach do europejskich pucharów. I to by było tyle, jeśli chodzi o to QA. Bardzo Wam jeszcze raz dziękuję za te wszystkie pytania. Pewnie za miesiąc czy za dwa miesiące zrobię kolejny tego typu odcinek. Dzięki i do następnego razu.